Dobry wieczór, witam serdecznie. Ja i moja drużyna, nasza drużyna, jesteśmy na pewno bardzo zadowoleni z tego wyniku, jak udało nam się tutaj osiągnąć. Strzeliśmy 2 bramki, nie straciliśmy żadnej. Mieliśmy jeszcze kilka okazji do tego, żeby strzelić kolejne, ale na pewno jadąc do Chorzowa bardzo obawialiśmy się tego spotkania. Wiemy, że Ruch ostatnio te mecze przegrywał, ale miał długimi fragmentami gry, bardzo dobre momenty. Tak było też z Legią, gdzie się mecz nie ułożył, tak było też w meczu w Krakowie, gdzie przegrywając 0-2 mogli ten mecz jeszcze co najmniej zremisować albo nawet wygrać. Dlatego byliśmy bardzo uczuleni na niektóre zagrania piłkarzy chorzowskich, na stare fragmenty gry, na Grodzickiego, na inne elementy. Staraliśmy się przede wszystkim w pierwszych minutach nie stracić bramki i to się nam udało. Zdobyliśmy bramkę w bardzo ważnym momencie dla nas, gdzie Ruch zaczął przeważać około 30 minuty. Strzeliśmy w końcówce pierwszej połowy drugą bramkę, a od tej 30 minuty do tej 45 umiejętnie się broniliśmy. Mieliśmy troszeczkę też szczęścia przy tym, co też w sporcie jest bardzo ważne. Strzeliśmy drugą bramkę, wychodząc z drugą połowę, mieliśmy cel, żeby strzelić trzecią bramkę. Wiedzieliśmy, że 2-0 wynik jest, jak ja to zawsze mówię, niebezpieczny. Jedna bramka wiele zmienia, na szczęście dla nas Ruch nie miał zbyt wielu okazji do tego, żeby strzelić nam tą bramkę. W końcówce jeszcze czerwona kartka dla Grodzickiego, zrobiło się więcej miejsca na boisku. Dłużej się otrzymywaliśmy przy piłce, mieliśmy jeszcze kilka niezłych momentów. Żałuję bardzo, że ten strzał młodego Walskiego, po którym padła trzecia bramka, nie został uznany. Z tego, co mówią koledzy oglądający w telewizji, mówią, że bramka prawidłowa. Szkoda, bo to nagroda dla niego. Tu nie chodzi o rozmiar zwycięstwa, tylko o nagrodę dla Walskiego. 2 słowa o Marcinie Listkowskim. Jest to nasz młody 17-latek, reprezentant Polski. Zdecydowaliśmy się na zmianę ustawienia. Łukaszowi daliśmy odpocząć, wiedzieliśmy, że wszystkie mecze grał od początku praktycznie poobijany. Brakowało troszeczkę tej radości z gry, troszkę dynamiki, troszkę złe decyzje. Stąd też pomysł z Marcinem. Myślę, że sprawdził się w tych trudnych momentach. Utrzymał piłkę, zdobył doświadczenie cenne. Wokół niego w przyszłości też chcemy budować drużynę. Także on i Walski to są nasi juniorzy, którzy w zamiarze przed meczem mieli jechać dzisiaj z nami do Szczecina, jutro do Gdyni na mecz Centralnej Ligi Juniorów. Tak się złożyło, że obydwa dzisiaj zagrali tutaj w podstawowym składzie. Cieszy mnie przede wszystkim gra Aki, który zdobył bramki. To jest ten Aka, przypomina tego, który wyjeżdżał do Rosji na krótki epizod i wrócił do nas. Było później troszeczkę gorzej. Zdecydowaliśmy się również na wystawienie Murajamy. Dobrze prezentował się w treningach. Czekaliśmy. Nie było dobrego momentu na to. Uznaliśmy, że mając za sobą Rudola, w pierwszej połowie tak postawiliśmy to, że wybiegał Rudol za nim, zabezpieczał jego stronę. Mura sobie poradzi. Miał kilka dobrych momentów. Na pewno brakuje mu ogrania. Stać go na więcej, ale cieszę się, że jeden i drugi zagrał w tym meczu, bo bardzo dzisiaj drużynie pomogli. Także jeszcze raz gratulacje dla całej drużyny. Podoba mi się to, że nie straciliśmy bramki i teraz mamy 2 tygodnie na to, żeby polizać nasze rany, a tych ran nie brakuje i przygotować się do kolejnego meczu, który gramy za Gremio Lubin Łódź. Dziękuję. Wszyscy doskonale zdawaliśmy sobie sprawę, jakie mamy problemy kadrowe przede wszystkim, jakie mamy pole manewru w tym spotkaniu, natomiast nie można mówić, że była bardzo motywowana przed tym meczem. Graliśmy z zespołem, który nie przegrał 10 kolejów, który konsolidował się już praktycznie pół wiosny. Poczynione problem wzmocnienia spowodowało, że jest to naprawdę niewygodny przeciwnik. Jeżeli w takiej sytuacji sędzia puszcza ewidentnego spalonego i wytraciłem bramkę na 1-0, no to mecz jest ustawiony. Mecz jest ustawiony, bo jest ciężko gonić się z zespołem, który później cofnął się bardzo głęboko. Ja nie chcę używać porównań, jakie gdzieś tam używają trenerzy w Europie, ale tak to czasami wyglądało. I przy zespole, który w tej chwili jest zespołem naszym, no płacimy frycowe, co by nie powiedzieć, bo w meczu z Legią Błędy Cielskiego, dzisiaj było Maćka Urbańczyka i ci chłopcy, tak jak powiedziałem, ciągle i będę to powtarzał, bo być może ktoś popadł już zbytnią euforię, że w meczu z Górnikiem to jest tak dobry zespół, że nic tylko non-stop wygrywać. Nie, my jesteśmy zespołem, który potrafi zagrać bardzo dobrze i wygrać, i potrafi zagrać też dobrze, ale no niestety nie wygrać tego spotkania. Natomiast no jestem taki zmartwychowany tą postawą sędziego i będę to głośno mówił, jak rzadko jestem wyrazisty w kwestiach sędziów, tak dzisiaj no, dziwię się, że taki sędzia funkcjonuje na poziomie ekstraklasy.